Witajcie kochani, witam was serdecznie po bardzo jakimś takim dłuższym odcinku przerwy. Tak to się złożyło, że miałam troszeczkę urlopu, powiedziałabym własnego, i nie łączyłam się z wami na żywo na moim kanale Małpopech AD Alina Fogelgesang. Dzisiaj chcę to nadrobić. Chcę to nadrobić takim live'em, myślę, że dosyć ważnym, bo wynika tutaj, powiedziałabym, znowu z waszych zapytań. Temat naszego dzisiejszego spotkania to 5 błędów w rozmowach o MLM z przedsiębiorcami. A tak naprawdę to są doświadczenia, które wynikają też z waszych, powiedziałabym, opowieści, zapytań, nawet i działań, bo i uczestniczę czasami w rozmowach z głównymi klientami, jeżeli gdzieś tam współpracuję z wami na szerszą skalę. I moi drodzy, to co ja widzę, co się dzieje i w jaki sposób po prostu działacie na rynku, implikuje tym, że powstają nowe, powiedziałabym, nie tylko szkolenia, ale też i nowe działania z mojej strony, aby wam pracowało się o wiele łatwiej i o wiele skuteczniej. Widzę, że powoli się gdzieś zaczynacie łączyć. Ja mam taką prośbę, bo wiem, że nie zawsze ten internet jednak pozwala nam na prawidłowe tutaj, powiedziałabym, połączenie. Dajcie mi sygnał, czy mnie dobrze widać i czy mnie dobrze słychać, abym mogła po prostu pójść z tematem i popłynąć dalej, bo myślę, że chyba temat na tyle jest ciekawy, że wiele osób, które działa w branży MLM, na pewno na pewnym etapie swojego rozwoju po prostu spotkały się z pewnymi barierami pod tytułem: nie, dziękuję, tego biznesu nie chcę, z tym biznesem wszystko, tylko nie MLM. Mogę robić cokolwiek innego, tylko nie będę robić biznesu właśnie multilevel marketingu. I tu już w sumie nie ma znaczenia, z jaką firmą podchodzicie do danej osoby. Kochani, widzę, że zaczynacie się łączyć. Dajcie mi sygnać. Łapki w górę, jeśli dobrze słychać. Serduszka, jeśli dobrze widać. I lecę z tematem do całości. Ania pisze, że bardzo dobrze widać i słychać, i pozdrawiacie. Tutaj Joasia też pisze, że dobrze widać i słychać. Pozdrawia Joasia akurat z Niemiec. Zatem bardzo się cieszę, że zagranica również jest na łączach. Kochani, właśnie 5 konkretnych błędów, tych najczęstszych, które popełniacie z rozmowami z przedsiębiorcami. Pierwszy błąd, który tak sobie oczywiście, umówmy się, to są takie moje przemyślenia wynikające z właśnie działalności, współpracy z wami i jak to wygląda po prostu na linii frontu, powiedziałabym, MLM-owiec kontra przedsiębiorca, ale jednocześnie są to również wnioski wynikające z rozmów z przedsiębiorcami biznesu tradycyjnego. Ponieważ mało kto wie, że ja zajmuję się zarówno biznesem tradycyjnym, jak i MLM-em. W tradycyjnym jestem specjalistą przede wszystkim w mikroprzedsiębiorstwach i tutaj w tej dziedzinie nie idę w kierunku ani małych, ani średnich, ani dużych, sensu stricte wynikający z definicji, powiedziałabym, wielkości przedsiębiorstwa naszej ustawowej. W każdym bądź razie właśnie mikroprzedsiębiorcy, bo do nich trafiacie najczęściej i najszybciej, również przekazują informacje, dlaczego na przykład nie chcą współpracować z daną osobą w ramach multilevel marketingu. Już nie chcę poruszać aspektu, że cały czas w społeczeństwie jest niewystarczający poziom, powiedziałabym, wiedzy na temat specyfiki MLM-u. I kolejnym tak jakby błędem jest to, że przekazywana wiedza z waszej strony, mówię głównie MLM-owców, w kierunku osób, które jeszcze nie znają tej formy biznesu, jest również ułomna. Znaczy mam na myśli, że macie mnóstwo takich łatek, powiedziałabym, które używacie w języku MLM-owym i myślicie, że te łatki, powiedziałabym, językowe, a nawet i takie skróty myślowe będą tym elementem, który będą łapać czy przyciągać inne osoby, szczególnie z biznesu tradycyjnego, do was. A wbrew pozorom on to wszystko odpycha i praktycznie doprowadza do większej bariery czy przepaści, powiedziałabym, komunikacyjnej, już nie mówiąc o przepaści współpracy wzajemnej w biznesie. Moi drodzy, pierwszą wadą, jaką ja wyróżniam właśnie w ramach tej całej, powiedziałabym, działalności waszej, to jest brak takiego stanowiska bycia osobą neutralną, czy powiedziałabym,
inaczej, nie widzicie wad w MLM-ie, bo w MLM-ie również są wady. Wady wynikają chociażby z innej formy wynagradzania. Wada, czy ktoś powie zaleta, oczywiście zawsze punkt widzenia jest różny od punktu siedzenia, jak mówimy, kto z której strony na to patrzy. Niemniej jednak wynagrodzenie w MLM-ie nie jest wynagrodzeniem z góry, tylko od dołu. Co to oznacza? Z góry nie rzucam Ci pieniędzy i nie gwarantuję Ci 5, 10, 15 albo może 500 tysięcy, tylko jak wypracujesz te pieniądze wraz ze swoim teamem, to nie osiągniesz. To jest jedna z takich wad bardzo częstych. Inna wada jest taka, że Twój współpartner jest Twoim współpartnerem na zasadach umowy, którą on w sumie z Tobą spisuje w postaci ustnej. Nie jest Twoim partnerem w znaczeniu pracownikiem i nie możesz od niego wymagać tego samego, co wymaga się od pracownika. Dla wielu przedsiębiorców jest to niesamowita wada i uznają, że nie mogą w tym momencie zaufać ludziom, ponieważ na przykład nie chcą ufać osobom w danym takim aspekcie, jak nam się to wyobraża. Praktycznie Twój współpartner nie jest Twoim partnerem sensu stricte, mam na myśli, Ty z nim nie podpisujesz żadnej umowy papierowej, tylko podpisuje Twój współpartner umowę z Twoją firmą macierzystą. Ty jesteś takim pośrednikiem, powiedziałabym, do tego działania. Wiele osób podkreśla to jako wadę, ale to są tylko jedne z dwóch, które wymieniłam. I jak idziesz na spotkanie z takim przedsiębiorcą, to Ty po prostu nie potrafisz wymienić wad biznesu MLM. Mówisz, że wszystko tu jest idealne. Kochani, nie ma takiej sytuacji, że wszystko jest idealne. Żadna forma biznesu nie jest idealna. Podkreślam, zarówno ta praca na etacie, jak i praca powiedziałabym na indywidualnej działalności gospodarczej, czy to franczyza, czy to franczyza osobista, jaką jest zwany marketing właśnie MLM-owy, czy tutaj na przykład praca w refsherach, czyli bardzo często to jest kolejna forma działalności, to każda z nich ma swoje plusy i minusy. I Ty również, idąc do przedsiębiorcy, musisz znać te plusy i minusy i umieć je przedstawić. Nie możesz mówić tylko samymi superlatywami z punktu widzenia MLM. Możesz powiedzieć to, co Ciebie wręcz z jednej strony zafascynowało, ale też podkreśl w rozmowach, że inne osoby widzą to w tej kategorii, po prostu nazwijmy to jakiegoś minusu czy wady. Kolejna wada, czy kolejny błąd, który realizujecie, to jest nic innego jak mówienie, że tutaj bardzo często usłyszałam określenie, to jest z punktu widzenia przedsiębiorców, to oni właśnie tak podkreślali, Alina, to jest ten biznes, gdzie kasa jest za darmo, tak? Że kasa sama leci z nieba, to jest ten biznes, który po prostu samo się robi. Tu nic nie musisz robić, tu po prostu samo się dzieje. To wszystko gdzieś jakoś tak samoczynnie po prostu funkcjonuje. Kochani, przedsiębiorcy to widzą, przecież nie ma czegoś takiego, że Ty bez wkładu, czasu pracy, zaangażowania i innych Twoich działań dostaniesz pieniądze po prostu z góry. To są pewne metodologie pracy, które wynikają z dochodu duplikacyjnego, które gwarantują Ci w tym momencie Twoje wynagrodzenie, ale gdyby nie było Twojego wcześniejszego zaangażowania, gdyby nie było Twojej stałej aktywności, to pewnych rzeczy po prostu nie będziesz po nie sięgać. I mówienie komuś, że tu nic nie trzeba robić, jest znowu błędem i to naprawdę odrzuca przedsiębiorców. Przedsiębiorca klasyczny doskonale wie, że żaden biznes nie robi się sam, bez zaangażowania, bez Twojego wkładu, powiedziałabym, bez Twojej opieki nad Twoją strukturą, Twoja struktura albo odpadnie, albo po prostu przestanie istnieć. No i tu jest taki jakiś taki zgrzyt, który bardzo często przedstawiacie. Kolejny element, kolejny błąd, tak bym odpowiedziała, trzeci, to, że przechodzisz do przedsiębiorcy w kategorii sprzedawcy, a nie w kategorii lidera MLM, powiedziałabym MLM-owca. To jest to, że pokazujesz fragment z jego, powiedziałabym, możliwości, które ma w multilevel marketingu i skupiasz się przede wszystkim na przychodzie sprzedażowym, a nie przychodzie duplikacyjnym. I taka jest prawda, że żaden prawdziwy przedsiębiorca na dzień dobry, jeśli nie przetłumaczy sobie, są tacy, którzy sami sobie podczas takich rozmów, powiedziałabym, rekrutacyjnych, czy takich rozmów, powiedziałabym,
wstępnych potrafią plan marketingowy firmy MLM-owej, dowolnej firmy MLM-owej przełożyć na swój język, na swoje dane, na konkrety i będą widzieli tutaj te elementy, ale uwierzcie mi, nawet w grupie przedsiębiorców tych osób jest naprawdę niewiele. Więcej jest tych osób, nawet w grupie tych właśnie przedsiębiorców, którym mówimy tak i tak, jest to grupa zawodowa bardzo otwarta, gotowa na zmiany, gotowa do powiedziałabym, różnych takich działań ryzykownych, czyli chętna do podejmowania ryzyka niż w porównaniu z innymi grupami, powiedziałabym, niż na przykład pracownik najemny. I tutaj mówimy, mamy osoby otwarte, ale nawet w tej grupie nie mamy aż tyle osób, które potrafią sobie automatem to wszystko przerzucić, powiedziałabym, na konkrety. I dlatego moi partnerzy, mam na myśli tutaj różni liderzy z różnych firm, którzy współpracują ze mną, a rozpoczęli już pracę na biznesplanach wzajemnej współpracy, a nie na planach marketingowych, mają niesamowite sukcesy rekrutacyjne i mówią: Alina, przestaliśmy w ogóle chodzić i słyszeć praktycznie słowo nie. To, co słyszymy, te nie, to jest klasyczny tylko odpad, który gdzieś tam się pojawia i to najczęściej jest nie teraz, a nie w ogóle. I za chwilę po prostu wracają ci przedsiębiorcy do nas. Bo taka jest prawda, że moi drodzy, wy musicie nauczyć się językiem konkretnych danych, konkretnych wielkości, które trzeba narzucić i pokazać tym osobom. I to nie jest tłumaczenie planu marketingowego. Plan marketingowy dla większości przedsiębiorców to jest mrzonka, która w ich mniemaniu na początku swojej rozmowy, twojej rozmowy, bo przecież mówimy o tych początkach, jest uznawana za mrzonkę, która jest po prostu nierealna. I nie jesteś w stanie psychologicznie tego przeskoczyć, jeśli mu nie pokażesz w tym początkowym okresie szczególnie właśnie konkretnych pieniędzy, które wynikają połączenia, najczęściej i najskuteczniejsza metoda to jest połączenie jego obecnego biznesu MLM, znaczy biznesu tradycyjnego z MLM-em. I właśnie o tym będę mówiła na tej siódmej już edycji tego najbliższego szkolenia w czwartek. Będę pokazywała konkretny biznesplan współpracy Ciebie z firmą MLM-ową na przykładzie branży wellness. Dlaczego wellness? Bo branża wellness doskonale wpisuje się w miejsce wielu firm MLM-owych, ponieważ większość produktów MLM-owych jest doskonale dedykowana do branży wellness, szeroko rozumianej branży wellness. Ale ten schemat, który ja Wam pokazuję podczas tego spotkania wtedy w czwartek na zamkniętej grupie na Facebooku, podczas ponad dwugodzinnego szkolenia, możecie doskonale podłożyć pod swój plan marketingowy i doskonale przedstawić po prostu przedsiębiorcy i mówiąc w ten sposób do niego podczas spotkania, on widzi konkrety, on widzi realne konkrety, namacalne, z wysokim, powiedziałabym, poziomem prawdopodobieństwa jego realizacji i on nie wątpi w to, że to, co robisz, jest, nie wiem, dla niego nierealne, dla niego jest niemożliwe do osiągnięcia, że jest czymś, co może go, nie wiem, wciągnąć gdzieś na manowce, czy czymś nierealnym. Tu jest ta sztuka rozmów w całości. Jeśli chcecie mieć więcej informacji na temat tego, co robię w czwartek, to pod tym live'em jest link, tam możecie sobie poczytać i tam możecie zamówić sobie miejsce do tego pokoju na Facebooku, ale też na pewno będziecie mieli zaraz pytania, bo mam już niecały dzień po prostu. Pani Alino, kiedy będzie następny termin? Nie musi być następnego terminu aż tak szybko, ponieważ to szkolenie jest dostępne do odtworzenia dla Was do poniedziałku, do wieczora, do godziny 20 naszego czasu polskiego, więc nie stanowi to problemu, żebyście mogli sobie przejrzeć ten materiał wielokrotnie, ile potrzebujecie i po prostu przejść. A tak na marginesie, ostatnie szkolenie było z początkiem marca, najszybciej mogłam je teraz dopiero wrzucić. Kolejne, według naszego harmonogramu tych działań, które już mamy zaplanowane, to przy dobrych, powiedziałabym, wiatrach będzie dopiero chyba końcówka października z początkiem listopada. Nie wiem, czy przed wszystkimi świętymi jesteśmy w stanie to po prostu zamieścić, bo mamy mnóstwo gdzieś zamówień innych działań na rzecz Waszych struktur i to, co zamawiacie mnie, moją osobę po prostu do siebie. Więc moi drodzy, przede wszystkim pokazujesz konkrety, konkrety wynikające właśnie z biznesplanu współpracy z Tobą i Twoim MLM-em. Nie samym MLM-em, tylko z Tobą i sam Twoim MLM-em. Moi drodzy,
oprócz tego, to jest trzeci błąd, który ja mam na taką ściągę, żeby mi było prościej. Czwarty błąd, nie pokazujesz przychodu duplikacyjnego, tylko sprzedażowy. Koncentrujesz się przede wszystkim na ilości sprzedanego towaru, sprzedanego obrotu, a nie pokazujesz, w jaki sposób, jaką magię ma dochód duplikacyjny, który dzisiaj w erze pandemicznej ma niesamowite znaczenie, szczególnie wtedy, kiedy mamy lockdown i pewnych rzeczy nie możemy realizować. Doskonale wiecie, że chociażby branża wellness bardzo często dostawała po tyłku i może dostać w kolejnym przypadku znowu po tyłku. Mam na myśli tutaj ograniczoności z możliwości do działania na taką skalę, jaką byśmy sobie życzyli w klasyczny sposób. A mówi się o czwartej fali i będzie czwarta fala. Będą jeszcze kolejne fale, bo one będą wynikały z mutacji wirusów, które po prostu idą. Nie wiem, czy nasze firmy farmaceutyczne będą w stanie nadążyć nas szczepić na bieżąco. Już nie chcę wnikać tutaj co do tematyki szczepień. Jedni tego bardzo pragną, inni nie, nie o to mi chodzi. Niemniej jednak, jako społeczeństwo, ja uważam, i wielu specjalistów, szczególnie zarządzania strategicznego, a to też jest mój tak zwany konik już zawodowy, mówimy wprost, przygotuj się już na te zmiany i nie odrzucaj, że kolejnych lockdownów nie będzie w przyszłości, tylko już dzisiaj zrób tyle działań, ile jesteś w stanie prewencyjnie po prostu wykonać. Więc pokazuj mu dochód duplikacyjny, przychód duplikacyjny, a nie sprzedażowy. Nie tylko koncentruj się na pierwszej linii, tylko pokaż mu dochód wielopoziomowy, bo właśnie taki jest MLM. No i kolejny, piąty błąd, ten ostatni, który gdzieś tutaj wyłuskałam, to jest to, że mówisz językiem MLM-owca, a nie językiem biznesu. Dla języka biznesu są zachowane pewne odpowiednie określenia, które dla nich są rzeczą naturalną. Mówienie plan marketingowy w praktyce dla języka biznesu jest to w ogóle plan działania promocyjny jakiejś firmie. Określenie kampanii promocyjnej w firmie, kampanii na dany rok, na dwa, na trzy, cztery lata. Tak rozumie język biznesu chociażby określenie plan marketingowy. Biznes plan to jest określenie biznesowe z biznesu tradycyjnego, gdzie ja pokazuję konkretne rozwiązania, konkretne pieniądze, konkretne liczby, konkretne działania dostosowane pod danego przedsiębiorcy, wyliczam mu nie, pokazuję symulacje, pokazuję mu, co jest możliwe i w jakim czasie do osiągnięcia, pokazuję mu zyski, straty ewentualne, czy koszty, które musi ponieść w dany moment i działania, które musi podjąć w istnieniu. Dla biznesu tradycyjnego określenie plan marketingowy taki, jak rozumie MLM-owiec, to jest nic innego jak moja ścieżka awansu i wzrostu po prostu w firmie. Co ja mogę tam awansować i mieć większy poziom, nie wiem, rabatów, upustów. W ogóle nie kojarzą tego w kategoriach po prostu przychodów. I takich niuansów trzeba mnóstwo się nauczyć po prostu, aby nie popełniać tych błędów, kiedy ja idę do przedsiębiorcy i przekazuję mu konkretne rozwiązanie. Ponieważ idziesz do jego środowiska i jak to mówią, musisz się dostosować troszeczkę do nich, więc naucz się mówić językiem, który jest dostosowany pod ich działania. Kochani, jest mnóstwo takich tipsów. Ja wybrałam te, w mojej ocenie, najszybsze, najważniejsze, takie na dzień dobry. Diabeł zawsze tkwi w szczegółach. To, że to szkolenie trwa ponad 2 godziny, nawet 2,5, tak mi się wydaje, mniej więcej tak gdzieś wchodzimy w taki obręb czasowy, pokazuje, ile rzeczy trzeba opowiedzieć i przekazać Wam, które są istotne, aby po prostu prawidłowo rozmawiać z przedsiębiorcami, aby nie słyszeć tego słowa nie i nie być odrzuconym po prostu na forum publicznym czy podczas pewnych rozmów. Do tego również trzeba się przygotować. Nie można tego traktować, a byle jak, ja sobie tylko pokażę plan marketingowy, wyślę 2 prezentacje, przecież to każdy będzie rozumiał. Niestety nie każdy rozumie. Tak jak mamy dzisiaj problemy z czytaniem, ze zrozumieniem, jak się okazuje. Przepraszam, to jest na żywo, więc tak to wygląda. Tak wiele osób nie rozumie w Twoich zapisków planu marketingowego, szczególnie, że w wielu przypadkach jest on bardzo mocno, powiedziałabym, zawirowany i
No i trzeba się dokładnie wczytać, więc to nie jest takie proste, że każda osoba po prostu to będzie rozumiała. Kochani, wszystkie szczegóły, gdzie płacić, co płacić i jak płacić, zapraszam do tego linku, nie chcę tu przeciągać i tutaj tłumaczyć po prostu na forum publicznym. Przejrzyjcie sobie konkretne dane, zobaczcie, co jest szczegółowo w treści. Tam jest gotowy case, gotowe narzędzi, które dostajecie właśnie, które ja omawiam chyba najbardziej łopatologicznie, jak mi się może wyobrazić, bo zawsze staram się tłumaczyć tak prosto, jak mówię teraz, a nawet jeszcze prościej, żebyście zrozumieli, żeby łatwiej Wam było to dostosować pod siebie, bo pamiętajcie, że skuteczny przekaz to jest taki przekaz, kiedy to, co ja myślę i to, co ja rozumiem, to tak samo odbierze mi ta druga strona w moim rozmowie, w moim dialogu. Niestety, jak się okazuje, to, co my przekazujemy, nie zawsze jest tak samo odebrane przez innych i dlatego są między innymi takie wątpliwości. To, że to już jest 7. edycja, oznacza to tylko tyle, że moi drodzy, cały czas nie tylko pytacie się o to szkolenie, ale ono niesamowicie daje dużo po prostu takich narzędzi, tego narzędzia, gdzie kolejne osoby chcą na tą edycję po prostu się trafić. Ona już jest, powiedziałabym, bardziej uszlachetniona od tej pierwotnej, zawsze tak bywa. I to jest moje doświadczenie, że ja coś zawsze udoskonalam do kolejnego, powiedziałabym, emisji szkoleniowej. Zatem zapraszam Was w czwartek na zamkniętą grupę na Facebooka. I moi drodzy, cóż mogę Wam życzyć? Życzyć Wam chcę przede wszystkim skutecznych rozmów MLM-owych, na temat MLM-u i rekrutacji, skutecznej rekrutacji do Waszych struktur przedsiębiorców, abyście się nauczyli tego robić. Dla mnie skuteczna to jest taka, że kończy się tak, chcę, proszę, będę współpracować, będę działać. Więc życzę Wam jak najszybciej takich owocnych rozmów i wielu sukcesów i do zobaczenia na następnym live i do zobaczenia w czwartek na szkoleniu. Dziękuję Wam za ten wspólny czas, żeście zechcieli ze mną się połączyć i tutaj być. Jeśli uznajesz, że to jest fajne, to daj łapkę do góry, jeśli mnie jeszcze nie zasubskrybowałeś, czy to na YouTubie, bo tam wszystkie live'y trafiają, to zrób to, będziesz na bieżąco przy kolejnym, który Ci się pojawi po prostu z mojej strony, który udostępnię. Dziękuję Wam i do zobaczenia, miłego dnia Wam życzę.